Siema Mili, siema. Dzisiaj jestem bez wędek. Często bywa tak, że jestem nad wodą bez wędek. I powiem wam, że mam tutaj dzisiaj coś bardzo alkoholizującego. Perlagę. Tak. O. Jeszcze zimne, ale mogłoby być jeszcze zimniejsze. Ponieważ wziąłem tylko perlagę, to nie zasnę. Chociaż wolę te akcje, jak sobie opowiadam i nagle zasypiam. Tak, potem się budzę ze zrzutu. Świat jest piękny, tylko potem kac jest. I to jest nieprzyjemne. Musiu, wykąp się, kochana. Gorąco ci, wykąp się, laleczka. No idź, kochana. To śliczny, mądry pies. Mądry pies. Ładnie dzisiaj jest. Piękna jest ta Wisła, ale tak zniszczona przez człowieka, zatruta, wyrybiona, zbagrowana. Człowiek w większości to jest jednak nie człowiek. No, fajnie tutaj. Ale na brzegach oczywiście puszeczki, buteleczki, jakieś papierki, coś. Co ta woda dostała w życiu? Dzień dobry. Siemka. Dalej mam. Dzień dobry. Ty, mucha. Ja to chyba... Bogdan? No. Co ty jesteś, z mamą? Naski. No nigdy z mamą cię nie widziałem, ale numer, ty. A ja akurat jestem nad wodą. Dzień dobry, babciu. Dzień dobry, Elu. O rany, ale mamy gości. Słuchajcie, mucha jest do was przywita. Tędy może nie, może... Ja będę do was tutaj koło tej łódki podpłynę. Zobacz, do nas przywita. Tylko nie wychodź, musia na razie. Tak, tutaj? Chcecie na łódkę? Dobrze. Dobrze. No Mili, ale numer się trafił dzisiaj. Będziemy mieli na łódce najstarszą wędkarkę w Polsce. 102, dobrze mówię? 102 lata. Znaczy tak, jak jest ministra, a nie minister, to może być i wędkarka, nie wędkarz, nie? Na razie może łódkę dobiję, słuchajcie. No tutaj po błocie można zjechać jak ta lala. Najlepiej, no bo... Ajajajajajajaj. Ajajaj. I proszę, niech babcia siada. Babciu, proszę usiąść. Dobra. Może płynąć i Bogdan. Jak cztery osoby będą... O, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Słuchajcie, ale numer. Teraz można się przywitać z babcią. Kto do ciebie przyszedł? Musiu, nie poznajesz babci Jadzi? Poznajesz? Nie. Ja nie pozwoliłem ruszać się. Ja chodź gdzieś tam. No siadaj. Mamo, chwila. I nie spiesz się, Bogdan. Ja się nie spieszę, bo wiesz, ja mam problemy tu z tym stawem. Wiesz, to tak pozarastało wszystko, że ja właściwie... Jechaliśmy i ja nawet nie wiem, gdzie. Się nie chodzi, bo przyjeżdża się tam do tych łomianek ostatniej posesji i siedzi tam. A tutaj to jest w ogóle pozarastane, domy pobudowane nowe. To z tej wyspy przewoziłaś tych powstańców? Nie, jej nie było. Właśnie nie, babci... mama chyba uważa, że to z tą. Ta? Tej nie było. Dlatego, że jak ja byłem chłopakiem, to był tylko kawałek piasku. Tam są jakieś takie w ogóle wbite
pale. Ja mówiłem, i być może to są pale pod, od domu. Nie. Mama twierdzi, że tam młyn. Młyn? Tak. Mieli młyn rodzice moi. I taki młyn, który tylko mieli ziarno, a nie mąkę. Rodzice twoi? Oj, mamo, coś chyba nie tak. No, mój tata, no co ty pierniczysz, no. Przecież miałby... No, to nie kargule, no. No ale to jak lepiej wiesz od mamy, to Bogdan, no to powiedz jak mój tata, ale ojciec moja... zawsze rybaczył. A to można i rybaczyć i mieć młyn. Nie, pierwsze nie, ja też że pierwsze dziadek miał młyn. Mama coś nie tego. Pierwszy raz słyszę. Elka, słyszałaś? Nie. No, o, głęboko nawet. Tak, dlatego nie mam Ameryka, to ciężko jest. I w ogóle, zobaczcie, jest ten, urwany połowa. Widzę. Połowa tego, jak ciężko się tego razy daje radę. Całe życie nad wodą. Zaraz popłyniemy właśnie tam, ale chcę popłynąć z prądem, żeby nie trajkotać tym silnikiem. Przepięknie. Nie będziemy mogli sobie... Tak, usiądź, siadaj i będziemy... Nie, on musi manewrować. Ja manewruję z swego. Z siedzącego to ciężko się manewruje. Kiszki bolą, bo nie ma oparcia nóg. Czyli tata na pewno miał młyn. Nie. My pierwsze nie. Słyszymy. Może dziadek, nie? Czy tata? Tata? Tata. Tata. Może nigdy tego babcia by nie mówiła. Słuchaj, o tych palach to już mówię od paru lat. Pokażemy, tylko one... To jest 100, tam 106 cm. One mogą być jeszcze pod wodą. I tylko będą się zaznaczały. Lepiej pominąć niż konfabulować. W tym roku nie byłem nad brzegiem. Mama... Ja tego nie widziałam, bo to ja się urodziłam w 22, a w 24 to ja nie miałam 2 lat. Nie pamiętam tam tego budynków, młyna, niczego nie pamiętam. Bo to budynku... Zaczekaj, to chyba coś mylisz, bo tak mieszkaliście przy wale tam. Na wysokości kępy. Tak, na wysokości kępy. Przypomnij sobie. No tam. To ja sobie przypominam. Gdzie ja pamiętam w 60-tych latach tam wysłałem. No. Ta? A może tamta? Jak... A w życiu. Słuchaj, mówisz o tamtej wysokości. Nie. Piotr, spytamy Mirka, bo on miejscowy, to on będzie na pewno Mirka, wiedział. Przypomnij sobie. Już nie, też, nie. Ja też pamiętam. Ale posłuchaj, dlaczego to mówisz z całą pewnością? Nie było, za małe są, słuchajcie, te krzaki na nich, za małe drzewa. Ale wysłuchaj mnie, myśmy w 60-tych latach. Ojciec miał taką łajbę jak ta, załóżmy, rozumiesz? I przypływaliśmy z Warszawy tutaj łajbą. Tak, rozumiesz? Ale pamiętaj, że wyspy są ścinane, powstają nowe i tak dalej. Ale Piotr, ja to pamiętam. Nie ja to, się... to nie ta. No Piotr ma o tyle rację, że tu nie ma żadnych wielkich drzew. To już by były wielkie drzewa. Elka, pamiętasz, taka piękna plaża tu była. Piękny piasek. Pamiętam to. Na 100%. Ta wyspa, tamta wyspa jest stara. Słuchaj, tam nie mogliśmy, bo żeśmy tam już nie było potrzeby do przepływać. Tu była tylko wydma, nic więcej. Z której wyspy żeście przewozili tych... No, a to jeszcze... Te wyspy są podobne, to ja trudno mi jest powiedzieć, w którym... Ale wyszliście na wysokości gdzie? No właśnie, jak się... Stąd, już byliście... Na wysokości Grzeleskiego. A Grzeleski mieszka tam? A, no to dalej. Gdzie? No jak Grzeleski? Ja se robić, no co ty? Dobra, inaczej, gdzie? Grzeleski to będzie mniej więcej o tak. No co ty? Ale zaraz, powoli. To na 100% musiała być tak. Nie. Dobrze. No jak? No nie. Jeśli mam mówić na wysokości Grzeleskiego... Nie, słuchaj, są zdjęcia. Teraz mniej więcej jesteśmy prawie że na wysokości Grzeleskiego. Jeszcze 100 metrów, no. Możesz wrócić się. I przychodziliśmy koło nas, koło Marksa, szliśmy dopiero do... No, ale nie na wysokości Wiślanej. No to przecież do was to jest jeszcze kawał drogi. A, bardzo duży kawał. Tutaj. Ale do was to jeszcze jest za tą wyspą. Bogdan. Ale zaczekaj. Grzeleski jest od Wiślanej gdzieś w tak prostej linii, to będzie 250 metrów. 300, no. No a do was jest prawie kilometr. Tak, no, to co tak. No ale mama, ale mama wyszła. Oni przeprawiali na wysokości Grzeleskiego. A Grzeleski ile od was mieszka? A ja nie mówię od was, od Wiślanej. Od Wiślanej. A Wiślana to która to jest? No Jak piaskarnia. Tak, od was mniej więcej tu, gdzie wsiadaliśmy. No. Z kilometr. Czyli mogła to być jeszcze inna wyspa. Bo wyspy się tworzą... Ale ja to pamiętam, tą wyspę. Rozumiem. Na Tarchominie była bardzo duża wyspa i przychodzi jedna woda i zbiera tą wyspę. Mówił mi ten właśnie taka piękna plaża była. Piasek piękny. Tamę mamy. A nie, no w ogóle było tego piachu wszędzie.
A jak tu głęboko jest? I tutaj będzie ze 2,5 metra. No bo tu pogłębiła pewnie ta piaskarnia, wydobywała ciągle ten piach, a wydobywała. Teraz oni ruszają taki piasek, to się wszystko potem chromoli na... No właśnie, no i nas skrzywdzili, bo ten piach wszystek popłynął na, do, u nas i się potworzyły te wyspy. To by to mniej więcej do Burzowca. Ale co, że oni codziennie tyle kilometrów płynęli pod prąd? Pod potem... prąd wyjeżdżali. I taką pychóweczką. Wieczorem, a rano wracali z rybami. Coś niebywałego. Ale przecież to jest, jeszcze po... Do Bielan. Powiem ci szczerze... Do Bielan? No do Bielan płynęli do Burzowca. Ja jakoś, pomimo tego, że byłem już dorosły nawet, nie mogłem tego chwycić. Ojciec zajmował tym wiosłem. I też w górę, w dół. To ładne parę... Słuchajcie, no ja bym... No bo to jest umiejętność. Nawet jako mały człowiek, młody człowiek, to bym na pewno dopłynął. No, gdybyś miałbym takie zakwasy, że przecież to są... Ale to byś jakoś codziennie, to tak jakby ćwiczyli. Ale tam wiosło leżało i ktoś liznął to. A co to płynie? Leży z tyłu jakiś domu. Dziwne jakieś takie to, wysokie. Tak, leży dziwne, to wiosło jeszcze tam, z tyłu domu. Bo wiosło jeszcze zostało po tacie. No wiekowe po twoim tacie? No, czy po naszym? No wiem, że ojciec używał tak, te wiosło. Jeszcze takie stare, wiesz, z tą płetką taką. Sami robili. Ja wiem o coś to samo. Poza tym ja to pamiętam, jak z ojcem się płynęło, przecież my co tydzień płynęli, rozumiesz? Ale utkwiło mi to. Ale ile lat nie byłeś nad wodą? A tam chodziłeś, tutaj nie chodziłeś. Ale jak spłynęliśmy z Warszawy łódką. Kiedy to było? No ale miałem wtedy 12 lat. No to wtedy... No kooperat stary. No to jak ja spojrzę na te mapy... warszawskie, stare, bo teraz możesz wejść. I są niektóre zdjęcia z lat 70. Tak, jakimś dziwnym obiektem. Też motorówka. Tak właśnie patrzę, co to za obiekt. To, dziwny tak. Stara jakaś krypa. To słuchajcie, tam można zobaczyć, to na Żeraniu było tyle wysp, że się w głowie nie mieści. Wchodzisz za 5 lat, już tej wyspy nie ma, ale są inne. Czy za 10 lat, to są całkiem się tu zmienia. I tak na Sajwiśle jest. Zgadza no. się, bo tam na prost nas była wyspa, nie ma wyspy. Została zmyta. Ale nieduża była ta. Jeszcze parę lat temu taka wysepka tutaj była, taka malusieńka. Ja pamiętam. No to w ciągu jednej zimy... Ale to było maleństwo, co to za wysepka? Ale to w ciągu jednej zimy jej nie ma. Czas leci za szybko. A im człowiek starszy, tym szybciej leci. Patrz, jak to z wody zupełnie inaczej, prawda? Ja tak wypatruję, gdzie jest kurczę patrzeć. No ciężko, jest całkiem inna, jest inna orientacja całkowicie. Ale nikogo nie interesuje, przecież żadnych polityków interesuje sprowadzanie migrantów, aborcja, a nie dobro tak, nasze. Tak, masz rację. Nikt nie interesuje, ich tylko w głowie to, żeby było we Francji, czyli napady, porwania, wybuchy, terroryzm. Ich to interesuje, a ich nie interesuje to, żeby tutaj coś zrobić wojna. Dobrego. I wojnę nas wrzucają, no oczywiście, że tak. Wewnętrzna wojna, wtedy można więcej zachachmęcić. Zobaczcie, to jest ta stara taka wyspa. Tu widać po starodrzewiu. A to też jest wyspa i tam też tak, nurt jest. To jest wyspa, to może pokażemy. Ja myślałem, że babcia przez tą wyspę tych hakowców przeprowadzała. Może ale, to ta była. Ale ona była dosyć Mama. Daleko od Kiłpina. Ale teraz pytanie, jak szło koryto? Bo to też mogłoby być bliżej, dalej. Jedną noc przeprowadzałam na wyspę, nie wiem czy nie na tę. A, czyli ona musiała być na środku. Gdzie my w tej chwili jesteśmy? Jedną noc na wyspę, a później druga noc na wyspę. Na brzeg i dopiero na świt byliśmy w Campinosie. Co było? No to ludziom się chciało. Prawie 200 chłopaków. 188 dosłownie. Był duch narodu do walki, do niepodległości, do wiary, a teraz to krzyże nawet usuwają nam z urzędów. A nie wiem, czy hitlerowcy usuwali krzyże z kościołów? Nie. 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 Zaczną od urzędów, a skończą na cmentarzach z usuwaniem krzyży. Unifikacja. A babcia, jak my płyniemy już z godzinę, to babcia widziała jakąś rybę, żeby się klapnęła? Nie. Nie ma ryby. A kiedyś tak możliwe było, że przez godzinę było widać ryby? No nie wiem czemu. No, przeważnie ślizy to tak by lubiły skakać. Żana. Ja mówiłam, tata mówi, śliz,
ale to wrzawa. To wyskakiwały, takie skoczne były te ryby. Ale rzeczywiście, żadnej. Ani rabka żadna nie uderzy, prawda? Ani leszcz się nie spławi, nic, ani kleń. Uklei nawet nie widać. Przecież zawsze tej uklei to było na... Ani uklei, ani orszówki. Myśmy jako dzieci przychodziły z takimi kacerkami zrobionych z sieci, od tata zrobił, i łowiło się przy brzegu orszówki, katy, i przynosiło się kury, kaczki, jadły te ryby. Teraz nie ma. Kata to w ogóle nie widziałam. No ani orszówki, to inna sprawa. Nie ma. Cierniki są już na wymarciu. Inna rzecz, że czas jakiś, no była Wisła zatruta mocno. Była i teraz jest zatruwana po każdym deszczu. Po każdym deszczu z kolektora bielańskiego idzie na zykę. No, nie tylko z kolektora, ale i z huty tam była. A jak to z kolektora bielańskiego? Przecież do oczyszczalni idzie. Nie, nie, nawet jak do oczyszczalni szło i nie było awarii, to też oczyszczalnia nie nadążała, nie przerabiała. I puszczali. O Boże. Osady puszczego, no przecież te wszystkie zatrucia coroczne, no to właśnie z tego kolektora bielańskiego. Głównie, bo kilka kolektorów puszczają. No rządzą nami ludzie, którzy mają niczym pojęcie, o niczym. Jak zniszczyć? To tylko takie pojęcie mają. Oni nie rządzą, oni po prostu dają, że pracują pieniądze ciężkie. Słuchajcie, no te bale, to one są pod wodą. Właśnie tak wypatruję. Ja tam płynę powoli, słuchajcie, na pyr, żeby nie przywalić śrubą. I zobaczymy. Uwaga na zapalarkę. Bajką to dopływali z Bielan. Tam są chyba tam prawie do Umianek. Takim ładnym statkiem. Tutaj mam oto wysokość naszej tamy. Tu. Nie ma tam. No, możliwe, tam, widzisz jak tu człowiek traci. Tak, bo z plaży nie ma, to człowiek. To, wiesz już. To jest wysokość tamy. Prawie chodzi z samego brzegu. Ja pamiętam te tamy, jak one były, tu się przepływało normalnie, kilka pod rząd było. No właśnie o tym mówiłem, jak z ojcem pływałem. Zobaczcie, są te bale przy brzegu. I teraz pytanie, czy to jest, trzeba by podpłynąć do nich i zobaczyć, czy to są ręcznie robione przez człowieka, czy po wyspie jakiejś starych. Ale ja pamiętam, że kiedyś tego nie było, a potem zostało odsłonięte. Co one są tutaj? Może tama tu była. Dom stał w 1924 roku, pomóc zabrała i powiększyła sobie po prostu teren. Nazwa Łacha Hipolita została, bo tam stał dom, a teraz jest ta zwana Łacha Hipolita. I tutaj następne, zobaczcie. Właśnie to są te bale, słuchajcie, mówię, tak mówię, może to był dom taty, nie? Nie, tutaj nie mógł stać. Babciu? Nie. Nie, czyli to może być ten młyn? Nie wiem, mówię, jakieś szczątki stare, jak to kiedyś... O, ryba pierwsza! Ryba mamy! Ryba się pojawiła. Teraz to człowiek widzi rybę, to się cieszy. No coś tam się rzuciło sporego. Tak. Lepnęło. Dużo już tego. Dużo jest. Jest, Marty. Tak. Bo tak, 29 ja mam imieniny Piotra. I może ja bym wynalazł jakieś fajne miejsce piaszczyste. I byśmy babcię stąd zabrali, Elka też możesz być, Bogdan. I byśmy tylko wezmę jakiś większy silnik i byśmy popłynęli gdzieś, tam taki baldachim trzeba by wziąć. I tam byśmy z na grilla popłynęli, na ryby. Co wy na to? W zależności od wody.
Ja jestem za. No Bogdan za, ale mama nie wiem jak... No nie wiem jak mama się czuje, będzie czuła. Nie, nie, bo to wiesz weźmie jednak... Się, weźmie się fotele, baldachim, żeby w cieniu. No wiadomo, że ma nie padać, nie? Aby nie padało. Ja wezmę wędki, tak uzbroję, żeby rybę złowić i niech babcia sobie jadzie na rybę jakąś złowi. Znaczy każdy z nas, no. Bo tak, Tylka mówi, że łowiłaś z ojcem brzany, tak? Ślizg. Mhm, Ty, Bogdan, też łowiłeś. Mama też łowiła kiedyś, mówiła z ślizg, nie, tak? Nie, nie, mama nie, raczej nie. O. Mama ja miała, mówię, mama miała gorszą rolę, całe ja życie wiem. Skrobała. Ja wiem, ale ja pamiętam, obrabiała na głowę, że mama mówiła, że śliziaki łowiła z ojcem. Pamiętam? Kiedyś, słuchajcie, zobaczycie, jak będziecie mieli 103 lata. To będzie miał 103 lata, chyba tylko Tusk i Kaczyński może dożyć takiego wieku. Normalni ludzie, no to wyjątkowo, wyjątkowo babcia, 103 zaraz będzie zaczęła, tak? Ja kończę. Cały wóz jeziotra złapali. No to opowiadałaś już o tym na jednym odcinku. Cały wóz jeziotra. Na sieci. Tylko tyle, że Żyd powiedział, że niestety ikry nie miał. Wiesz, bo to najdroższa to była ikra. Kawior z jeziotra. No kiedyś jednak, wiesz, no, 3 metry wyższa była woda w Wiśle. Mowy nie ma. Do samych brzegów tam. Słuchajcie, optuję za tym, żebyśmy popłynęli na ryby. Oczywiście nie dzisiaj, tylko przygotuję miejsce, popłyniemy blisko na piaseczek, baldachim, weźmiemy jakiś namiocik i... Zaraz. Trzeba by było ją podciągnąć, jakbyście tam siedli. Bogdan, może weź mamę tam na tą ławeczkę, to jeszcze ją... I teraz na tą blachę niech mama uważa. Bogdan, weź się, Bogdan, zajmij się mamą, a nie gadanie. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. O, już. Już jesteśmy na ziemi. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Całuj ziemię. 103 lata! Trzymajcie się. Nasi widzowie też proszę pomachać, bo nie widzimy się, widzimy się jeszcze wielokrotnie z babcią. U babci na grillu. Dziękujemy, ale widzimy też się na rybach z babcią. Weźmiemy Mirka następnym razem, ta łódka jest naprawdę stabilna. Tu i 6 osób by dało radę. No dobra, jeszcze raz Piotru dziękujemy, naprawdę. Nie za maco, trzymajcie się. Cześć, pilnujcie babci, bo to skarb jest wasz. I nasz! Cześć! Cześć, cześć, dziękujemy. Na tym, mili, spływamy do domu. Zobaczymy, czy... Do widzenia! Ja karkówę przyszykuję odpowiednio. Dostałem jakąś pyszność od babci, aż powiem wam, aż mi jest głupio, ale... Aż mi jest głupio. Ale zrobimy to inaczej. Ja to przyniosę, tą pyszność przyniosę do babci na grilla. Ponieważ nawet nie o to chodzi, że nie piję takich rzeczy, ale... tak, ja nie po to wziąłem babcię nad wodę, żeby dostać jakąś tam flaszeczkę. Ja mam tutaj flaszeczkę, o. A ja piję flaszeczkę za zdrowie. Ale wody nierozmowne. Najlepszego. Dobrze mi, co wam powiem, no. Najchętniej to bym walnął jakiegoś zimnego browara, bo na wino to nie mam chęci, bo nie? Ale zimnego browara to bym walnął. W taką pogodę grzech nie wypić browara, ale niestety. Dzisiaj mam inne plany. A my spływamy, Miki. Siema.